Ja żyłem długo z tym związku niesakramentalnym i sobie myślę, że tak to Bóg zaplanował, że tak to miało być, że chciał nas sprawdzić, że nas uczył przez te rozstania wielu rzeczy, tego między innymi, że nie potrafimy żyć bez siebie. Bo różne substancje w życiu brałem, które dają euforię i no, uzależniają od pierwszego razu, ale nic tak pięknego i wspaniałego i euforycznego i cudownego nie czułem, jak w momencie, kiedy urodził się Fryderyk i w momencie, kiedy mówiliśmy sobie to tak i patrzyliśmy sobie w oczy. Walczę z każdym dniem o to, bym nie musiał wstawać z łóżka w środku nocy, tylko po to, żeby zrobić łyka gorzały. Dziękuję Ci za to, Michał. A ja w samych lekcjach religii nie widzę nic złego, bo dzisiaj no po prostu to jak ja się uczyłem religii, nikt na ten temat, no 30 lat temu nie było ani słowa, tylko tak, że wtedy nikt nie wciągał Kościoła w rozgrywki polityczne. Tak, już nie mówią do mnie jak kiedyś. Kiedyś, no jeszcze z 10 lat temu to było, jak tatuś zrobić łyk, to nie ma chuj. Od zawsze podziwiałem go za to, że potrafi się odnaleźć na wielu płaszczyznach. W tym momencie, gdy go zaprosiłem do swojego studia, jest jeden główny temat, na który będziemy rozmawiać, choć nie tylko, ale dzisiaj będziemy rozmawiać o takiej, przede wszystkim o takiej bardzo uśmiechniętej stronie jego ostatniego projektu zawodowego, czyli programie Back to School. I jedną z największych gwiazd tego programu jest mój dzisiejszy gość, Michał Koterski. Cześć, Misiek! No dzień dobry, witam. Bardzo mi miło, jak mnie ładnie przedstawiłeś, że podziwiałeś, że to, do czego to doszło w moim życiu, bo teraz że ludzie mnie podziwiają. Bo tak naprawdę myślę sobie, za każdym razem, kiedy kończę wywiad i jestem na etapie montażu, za każdym razem muszę formułować tak zwaną belkę. Aha. Czyli Michał Koterski, pod spodem podpisy prawdopodobnie. No i myślę, że tutaj u ciebie faktycznie kilka takich twoich zawodów można by wymienić. Wiadomo, a w ogóle fajne pytanie, nie miałem go przygotowanego na początek, ale normalnie spodziewałbyś się, że to na pierwszy plan zawsze jednak jest to słowo aktor, prawda? Tak, to prawda, aczkolwiek często mnie przedstawiają, to chyba biorą z Wikipedii albo nie wiem, z jakiegoś opisu, że aktor, showman, prezenter telewizyjny i satyryk. Mm-hmm. Co jest dla mnie szokiem, bo ja nic wspólnego nie mam z satyrą, nigdy nie brałem udziału w żadnym kabarecie, nie, może się narażę, nie znoszę kabaretów, nienawidzę kawałów. No. Ostatnio byłem w programie, jedni mi mówią, żebym się nauczył, kurde, żebym powiedział parę kawałów, a ja mówię, nie no słuchajcie, ja nie znam kawałów, nienawidzę kawałów i dzwoniłem do Karola Strasburgera, żeby mi kawały przygotował i nic z satyrą nigdy nie miałem wspólnego, ale jednak sam jak jeszcze zanim puścili kamery, to sam powiedziałeś jaki ja jestem śmieszny tak. I ile radości ludziom daję, więc no jakby to może wynika bardziej z osobowości niż z zawodowej umiejętności. A lubisz się ogólnie śmiać i czy faktycznie jeśli chodzi o gatunki filmowe, to komedia jest taka najbardziej tląca się w twoim sercu? No, lubię się śmiać, ale czy komedia? No wiesz, jestem z takiej rodziny, gdzie rzeczywiście zawsze ojciec mi mówił, że komedia jest najtrudniejszym gatunkiem filmowym i że bardzo trudno jest zrobić komedię. Zresztą takie, mówię w cudzysłowie, komedie, jakie często nazywano mojego ojca filmy, no to są komedie, które w szczególności opowiadają o jakiejś tragedii ludzkiej i wszystkim jest do śmiechu, tylko nie głównemu bohaterowi, więc ja lubię tego typu filmy, to są może tragikomedie, no albo mieszanka różnych gatunków, ale szczerze z takich komedii typowo robionych na komedię, to ja też ciężko mi się śmiać. Nie śmieszą mnie takie żarty z wąsem, jak to się mówi, nie? Ciężko cię rozbawić ogólnie. Nie, no powiem tak, jak Karol opowiada Strasburger, który jest królem suwarów, tak. To ja nawet nie chodzi o to, że nie rozbawiam, tylko często nie rozumiem, muszę go dopytać, o co w tym chodziło, bo nie łapię często tego żartu. A jest trochę tak, że jak przebywasz na powiedzmy w jakiejś większej ilości ludzi, na jakiejś imprezie na przykład, to ludzie cię widzą i mają poczucie, że właśnie ty będziesz takim, wiesz, w cudzysłowie trochę błaznym, który będzie rozśmieszał wszystkich dookoła i że ty będziesz właśnie tak animował całe... Jest trochę tak, że masz taki wizerunek?
Tak, myślę, że jest tak i że nawet gdzieś ja podświadomie z tym idę przez życie i moja żona często mi mówi, słuchaj, ale Michał, ty nie musisz zabawiać tu całego towarzystwa. Albo jak czasami gdzieś idziemy, to ja mówię, nie chcę mi się tam iść, bo po prostu gorzej się dzisiaj czuję, jakieś czuję takie wypalenie, albo no po prostu jestem przepracowany. A ona mówi, ale słuchaj, ale ty nie musisz iść tam zabawiać ludzi, możesz też iść posiedzieć i po prostu dać przestrzeń innym, ale jednak powiem szczerze, jest mi trudno, dlatego że właśnie mam, albo to jest w mojej głowie, albo rzeczywiście tak jak powiedziałeś w tym przeświadczeniu ludzi, że ja przyjdę i będzie śmiesznie i fajnie. No nie zawsze jestem tylko człowiekiem, też mam jakby no humor i nastrój do tego, żeby tak przejąć tą inicjatywę i błaznować, jak to się mówi. Zauważyłeś w ciągu ostatnich lat i tu też całej tej twojej przemiany, którą zrobiłeś, że też stałeś się, powiedzmy, lepszym przyjacielem po prostu dla swoich przyjaciół i o wiele bardziej, tak w cudzysłowie powiem, nauczyłeś się w poważne tematy? To powiem tak, no generalnie mam takie odczucie, co jest dla mnie szokiem do dziś i czasami mam poczucie, że to nie jest moje życie albo no, przyzwyczajony do takiego wizerunku hulaszczego, pajaca, wariata, błazna i wielu, wielu innych takich określeń na mój temat. Dzisiaj zmierzam, dużo mam takich jakby informacji zwrotnych, chociaż jak sam widziałem, tylko weszliśmy tu do studia i zaczepił mnie, nie wiem, czy to twój kolega, czy ktoś i mówi, że podziwia, że jestem autorytetem, że podziwia, że jestem autorytetem. Więc to powiem, jest wicenaczelny wirtualnej Polski. Tak? Także o, tak. No to wicenaczelny wirtualnej Polski mnie podziwia i że autorytetem i że tego. No więc tym bardziej, wiesz, no ludzie, którzy są na jakichś stanowiskach, coś w życiu osiągnęli. W ogóle ludzie ostatnio dla nich to, co mówię, to, co robię, jest bardzo ważne i powiem szczerze, że mniej spotyka się, to chyba bardziej w mojej głowie jest to, że ja muszę ludzi zabawiać i bardziej ludzie ode mnie oczekują tej prawdy, czy jakiejś prawdy życiowej, czy jakiejś mądrości życiowej i na spotkaniach autorskich, na które jeżdżę, kiedy na przykład widzę, że spotkanie tak idzie, że jest dużo anegdotek z filmu, z jakiegoś mojego życia takiego show biznesowego, czy starego, to widzę, że ludzie czują niedosyt i potem w pytaniach dokładnie pytają mnie jednak o te wartości, czy tam o przejścia i że to jest dla nich ważne i że z tym się identyfikują, więc no inaczej mnie ludzie postrzegają. Dzisiaj już jestem pan Michał i dla młodych w średnim wieku i starszych często słyszę, że jestem autorytetem. No i powiem tak, to jest ogromna odpowiedzialność. Absolutnie. I ogromny ciężar, ale dobrze mi z tym. To jest miłe, że ludzie w jakiś sposób mnie doceniają i że już nie jestem tym takim, no jakby nadwornym, że tak brzydko to umnę, głupkiem show biznesowym. To jest niesamowita zmiana w moim życiu, aczkolwiek ta skóra jest nowa i jeszcze do mnie tak nie przylęgła. Nie budzę się z przeświadczeniem, że jestem teraz mentorem i że to jeszcze nie jest takie moje. No. A ja bardzo lubię to pytanie, które kiedyś sobie wymyśliłem, bo bardzo za każdym razem zaskakuje mnie, co mówią moi goście, ale ja bardzo lubię pytanie o ulicę. I na przykład teraz, kiedy to opowiadałeś, nie wiem dlaczego skojarzyło mi się, kiedy na twoim miejscu tutaj siedziała Agata Kulesza i pamiętam, że ona mi powiedziała, że te spotkania na ulicy, to co słyszy od osób, których ona nie zna, jest dla niej bardzo ważne. Trochę skojarzyło mi się z tym, co ty teraz powiedziałeś i właśnie chcę to zrobić trochę echo tego pytania i nawet nie związane z książką, do której jeszcze przejdziemy tak naprawdę, bo zaraz sobie ten wątek poruszymy, ale jesteś na ulicy sam, bez Marceli, bez syna i ktoś cię zaczepia. I jakie to są najczęściej słowa, które mówią, panie Michale? Tak, już nie mówią do mnie jak kiedyś. Kiedyś, no jeszcze z 10 lat temu to było, ej kurwa, jak tatuś zrobił, jak to nie ma chuj we wsi, albo siema wariacie, pozdro, ale pozytywny gościu. A dzisiaj rzeczywiście, no jest to totalna zmiana i wiele osób z takim szacunkiem się do mnie odnosi i rzeczywiście często, panie Michale, chciałem panu powiedzieć, że to bardzo dla mnie ważne, że pan mówi o tym i o tym. Panie Michale, no zupełnie inaczej, aczkolwiek też jeszcze młodzi proszą, no czy mógłbym, nie wiem, zdjęcie na Instagram, jak dzióbek mu stawiam. Ja zawsze mówię, słuchajcie, to nie ja stawiam dzióbek, tylko Marek
Marek Kondrat stawia, ale nie, tak. Nie, to już nieważne jest dla nich, ważne, żeby ten dziubek postawić, więc jest to zrównoważone, ale jeśli nawet już pytają o dziubek, to też odbywa się to w szacunku. No, chyba, że ludzie są pod wpływem alkoholu, no to wtedy generalnie nie lubię takich spotkań. Tak. Takie spotkania mnie drażnią, bo jest szarpanie, naruszanie nietykalności cielesnej i to są niemiłe spotkania i człowiek, no niestety po alkoholu wydaje mu się, że jest zabawny i fajny, a staje się, no niestety bestią, tak. bez wychowania i często ludzie wtedy, wiesz, chuchają ci tego, ziomuś, ale jesteś zajebisty tutaj. No i unikam takich spotkań i czasami nawet jestem po prostu niemiły, kiedy ktoś mnie łapie czy szarpie i wiem, że to jest w takim wyrazie sympatii, ale mi to już dzisiaj przeszkadza. Mhm. A jak często pojawia się w tych słowach ulicy cały czas? Panie Michale, pana historia sprawiła, że zrobiłem pierwszy ruch odnośnie siebie. Zapisałem się na terapię, na odwyk. No to słuchaj, no po napisaniu tej książki wcześniej zdarzało się to. Byłem jakby gościem w takich podcastach, jak był taki podcast Co ćpać po odwyku, tak. Juliusza Strachoty i Jakuba Żulczyka. I po takim jednym z podcastów rzeczywiście takich maili czy wiadomości wiele dostałem. Czy w podcaście u takiego charyzmatycznego młodego człowieka Marcina Zielińskiego też opowiadałem swoją historię i to się zdarzało, ale dzisiaj takich wiadomości dostaję bardzo, bardzo, bardzo wiele, a nawet czasami takich wiadomości, że czasami trochę ludzie nie dają mi przestrzeni nawet na błąd, że tak sobie wyidealizowali mój wizerunek i tak ważne jest to dla nich, że czasami, no nie wiem, no idzie to czasami, to jest w ogóle super i bardzo dla mnie ważne, ale czasami w takim niedobrym kierunku, to znaczy ja jestem tylko człowiekiem, aniołem nigdy nie byłem i nigdy nie będę, a ludzie na przykład piszą, o, że taki wierzący, a coś tam, a nie wiem, do niedawna żyłem w związku niesakramentalnym, no to, że a to tam diabeł, czy jakieś takie, no przepraszam, że się śmieję, no ale ludzie lubią dopatrywać się też w twoich słabości w tym wszystkim, albo że ich zawiodłem, wiesz, no idzie to w takim kierunku. Ja zawsze sobie w życiu myślałem, że trzeba być bardzo ostrożnym z autorytetami, dlatego że ja jestem człowiekiem uzależnionym, jestem tylko człowiekiem i wiesz, no nie można swojego życia, które oczywiście to jest piękne, że ktoś się mną inspiruje i chce je zmienić i je zmienia, po prostu jakby, wiesz, osadzić na tym, jak ja będę żył, bo ja mogę też się potknąć i może moje życie się wywrócić. I czy to znaczy, że ta osoba, która, wiesz, no na przykład pozbierała się, zmieniła swoje życie, to runął autorytet i teraz cały świat runął mi na głowę? Nie. Ja bym sobie życzył, że chciałbym być dla tych ludzi inspiracją, ale często jak mi piszą, że to dzięki Panu, to ja mówię, słuchaj, to nie jest dzięki mnie, to jest dzięki Tobie. Gdybyś Ty nie postawił tego pierwszego kroku, to nikt za Ciebie, nie ma takiej siły, ani ja, ani Twoi rodzice, ani Twoje przyjaciele się nie wyleczy, nie zmieni Twojego życia. Ty mogłeś w jakiś sposób się zainspirować, więc bardzo mi miło, jak jestem inspiracją, ale też jestem taki bardzo ostrożny w tym, żeby być takim autorytetem i żeby patrzeć we mnie jak w Boga, bo ja popełniam błędy, pewnie jeszcze wiele ich popełnię i pewnie jeszcze wielu ludzi w swoim życiu zawiodę, nie? Bo mają jakieś wyobrażenie takie o mnie, że już teraz powinien być krystalicznie kryształowy, a ja taki pewnie nigdy nie będę. Ja uważam, faktycznie zgodzę się i podpiszę się pod tym, że zdaje się, że Kuba Żulczyk, który też był tutaj tak naprawdę, kiedy siedział na tej kanapie, też rozmawialiśmy o odcinku z Tobą. Ja uważam faktycznie, z ręką na sercu, byłem wielkim fanem tego podcastu, że faktycznie odcinek z Tobą to był jeden z tak zwanych takich największych highlightów w ogóle tych wszystkich 5 sezonów, które Kuba z Juliuszem nagrali i w ogóle mnie nie dziwi, że faktycznie podchodzą do Ciebie ludzie i dziękują Ci za ten odcinek, bo to jest chyba taka najbardziej szczera rzecz w ogóle, którą zrobiłeś w takim kontakcie otworzenia się, jeśli chodzi o historię, oczywiście oprócz oficjalnej swojej książki. I teraz
Czasami takie pytania, które przychodzą do głowy spontanicznie, też mogą być bardzo ciekawe. Jak sam już odniosłeś się do Kuby Żulczyka, to zastanawiam się, czy oglądałeś serial Informacja Zwrotna? Nie, nie oglądałem serialu Informacja Zwrotna i od razu powiem dlaczego. Widziałem zwiastun i kiedy zobaczyłem cierpienie na oczach, że tak powiem, Jakubika, tak. I wyobraziłem sobie tą całą historię, o której jest opowiadana, to ja ta książka i ten serial, to od razu sobie pomyślałem, że to nie jest dla mnie, bo ja nie chcę przeżywać znowu. Ja to przeżyłem na własnej skórze, jakby jestem w innym miejscu swojego życia i przechodzenie mi jeszcze raz z bohaterem tego serialu czy tej książki na dziś dzień nie jest do niczego mi potrzebne. I zresztą też tak było z moją książką. Często mnie pytano, dlaczego pan chciał napisać tą książkę. A ja mówię, właśnie zdziwię panią czy pana, ja nie chciałem. Za mną po tych podcastach, między innymi w podcaście u Jakuba, po prostu znak zaczął chodzić z roku na rok. I mówiła pani Kinga Janas, wydawca mojej książki, pan musi napisać tą książkę. A ja jej mówiłem, ja nic nie muszę. Tak. Ja, proszę panią, jestem tylko pacjentem. Ja dlaczego mam wywewnętrznić całe swoje życie i powiedzieć wszystkie tajemnice? Mówię, jak pani jest taka mądra, to niech pani opowie o swoich najskrytszych tych. Ja, ale to może zmienić życie ludzi. I do mnie ten argument nie przemawiał, dlatego że ja dopiero co wystawiłem łeb z na całe życie płynąłem rynsztokiem. Byłem zatopiony w tej chorobie uzależnienia. Ona mi zabrała naprawdę wiele lat mojego życia. Wiele cierpienia mnie to kosztowało, cierpienia moich bliskich. Wielu ludzi przez to uzależnienie skrzywdziłem. A dzisiaj, kiedy wyrwałem je ze szponów nałogu i jestem szczęśliwym człowiekiem, partnerem, mam syna, to sobie myślałem, dlaczego ja mam do tego wracać? W imię tego, żeby zadowolić innych? No ja walczę o własne życie i patrzyłem na to bardzo egoistycznie. Zresztą na szczęście miałem na swojej drodze takich terapeutów, bo niestety, muszę to powiedzieć, jest taka mania, która moim zdaniem jest bardzo niebezpieczna dla dwóch stron, że kiedy tylko ktoś się ujawni, że nie pije pół roku, trzy miesiące, rok, to już media do niego dzwonią i ta osoba z niewiedzy, żeby też się na to zgadza, żeby opowiedział swoją historię. I gościu, który ma rok abstynencji, zaczyna opowiadać i co najgorsze radzić ludziom, jak nie pić. To jest niebezpieczne i dla odbiorców, i dla samego tego zainteresowanego, uzależnionego, dlatego że my jesteśmy tylko pacjentami. Ja pamiętam dokładnie takie telefony, kiedy się rozeszła wiadomość po krótkim moim czasie abstynencji, że ja nie piję i nie biorę i że naprawiam swoje życie i mówię do mojego terapeuty Roberta Rutkowskiego, którego pozdrawiam, który jest autorytetem w dziedzinie uzależnienia, wydał wiele książek i często też bywa gościem wielu programów i mówię, ty Robert, może ja bym tak opowiedział, a on mówi, ale o czym ty chcesz opowiadać? Ja mówię, no o uzależnieniu, bym pomógł ludziom. On mówi, słuchaj chłopie, ty to najpierw sobie pomóż. Ty jeszcze sobie nie pomogłeś, mówi, pamiętaj, że ty jesteś pacjentem, może za kilka lat, ale nie teraz. I kiedy do mnie znak się zgłaszał, to ja mówiłem, słuchajcie, ja się nie czuję na siłach, ja się boję po prostu, ja nie chcę wracać do uzależnienia, nie chcę się w tym babrać, nie chcę do tego wracać. I wiedząc, ile mnie kosztował powrót do tej książki, to znaczy powrót do tych wspomnień i napisanie tej książki, jakby dzisiaj ktoś mi zaproponował to jeszcze raz, to ja nie wiem, czy bym się na to zdecydował, bo ja to przypłaciłem prawie życiem i tak jak się spodziewałem w połowie książki, musiałem wrócić na terapię. Na szczęście miałem taką umowę ze znakiem, że ta pani, jak już się zdecydowałem, zagwarantowała mi, że będę mógł zerwać kiedy tylko chcę i że jeśli się poczuję źle i to zagrozi mojemu zdrowieniu i życiu, to że my tej książki nie dokończymy. To ważne chyba, że miałeś takie bardzo, taką poduszkę to był powietrzną, ogromny nie? komfort i wiesz, ja po trzech miesiącach mówię, słuchajcie, ja nie daję rady i ona mówi, zróbmy przerwę. Ja musiałem udać się na terapię, bo nawet nie uzależnienie mi tak wywaliło, ale dzieciństwo. Wydawało mi się, że ja już mam wszystko pozałatwiane z ojcem, że mamy super relacje, on nie pije, ja nie biorę, wiesz, pracowaliśmy nieraz, mamy, no można powiedzieć, że jesteśmy przyjaciółmi, ale okazało się, że zacząłem grzebać w takich ranach z dzieciństwa, które bardzo głęboko we mnie były zakorzenione i rozgrzebywać te rany i po prostu w pewnym momencie myślałem, że ta książka mnie zabije i musiałem to przerwać. Dzisiaj jestem wdzięczny, bo
dzięki temu zmobilizowało mnie to, żeby przerobić to dzieciństwo, żeby wrócić, żeby spotkać się z tymi swoimi ranami i dzisiaj jestem szczęśliwszym człowiekiem, ale to była straszna przeprawa. Dlatego, kiedy widzę filmy typu Informacja zwrotna, to ja wiem, że to nie jest dla mnie, to dla innych. Ja uważam, że świetnie, że takie seriale powstają, no bo serial ma większą siłę rażenia, już w ogóle na platformie każdy sobie może sięgnąć, niż książka, która no dzisiaj wiadomo, jak to jest z czytaniem książek, szczególnie wśród młodzieży, ale ja już nie chcę tego przeżywać, bo ja już to w swoim życiu przeżyłem i wiem, że to by znowu, ta historia tego bohatera znowu by mnie pociągnęła w przeszłość, a mi przeszłość po prostu szkodzi. Ale pani z wydawnictwa Znak mówi, że musiała trochę wychodzić, zanim sobie wychodziła to, że zgodzisz się. No. I zdaje się, że miała nosa, bo nie wiem, czy Michał, jak bardzo śledzisz oficjalne listy sprzedaży, ale ta książka wyszła rok temu i ona jest cały czas w topce Empiku. To tak. Chyba pokazuje w ogóle, w mojej opinii, takie, że warto było, bo to jest też historia taka uniwersalna, która nie była takim boom, wystawiam premiera, ludzie rzucają się pierwszy miesiąc, tylko cały czas ta książka się sprzedaje. Cały czas ta książka dociera do kolejnych czytelników. I tu musi chyba tak też serce rosnąć, że myślisz sobie, że warto było zaufać po prostu tej pani, która tak chodziła za tobą. Tak, ja myślę, że sukcesem tej książki jest przede wszystkim to, że to była pierwsza rzecz w moim życiu, której nie robiłem dla pieniędzy, której nie robiłem dla jakichś chorych czy niespełnionych ambicji, tylko po prostu ona w sumie tak naprawdę powstała z przypadku, z tego, że w pewnym momencie po tych podcastach było już tyle wiadomości od ludzi, że jak to mówiąc słowami Adasia Miałczyńskiego, który wchodzi do domu i patrzy na Jezuska, mówi: Jesus, przeginasz. I rzeczywiście ja już sobie myślałem, ta pani ze Znaku mnie atakowała, ja jej odmawiałem, a ludzie pisali, jak ważne jest dla nich, że ja mówię o uzależnieniu. I w pewnym momencie sobie pomyślałem, że może warto spłacić ten dług, że trzeba dać coś z siebie, że nie patrzeć tylko tak na to egoistycznie i się na to rzeczywiście zdecydowałem. I też pamiętam, jak Kinga mówiła: panie Michale, robimy 6000 książek. Ja mówię: to tak mało? Ona mówi: to jest bardzo dużo na pierwszy raz. Ja mówię: to kto to czyta te książki? To ja mówię: nikt nie czyta w tym kraju. Ona mówi: ale my nie robimy tego dla pieniędzy, tylko ona mi mówiła, ja podchodzę do tego ambicjonalnie, że to ma książka stricte trafić do ludzi, którzy będą tego potrzebować. No i szok był dla nas, że zrobiliśmy ją z czystości serca, pisałem ją rok w bólach i zresztą to historia Kinga może powiedzieć, ja... Słuchajcie, jak już ją dostałem ostatecznie do autoryzacji, przeczytałem ją ostatni raz, to kurde, ogarnął mnie taki strach i to często mówię na spotkaniach autorskich. Niech państwo sobie pomyślą, ci, którzy teraz nas też słuchają, że ja przychodzę z propozycją i mówię do pana, pani: proszę pana, jeśli pan opowie swoją historię ze wszystkimi świństwami, które pani porobiła ludziom, z największymi tajemnicami, z najbardziej intymnymi rzeczami, to może uratować życie innych. Tylko pani musi wszystkim z osiedla o tym powiedzieć jutro. To wszyscy, no zgodziłaby się pani, no oczywiście wszyscy mówią: nie, broń Boże. Ja mówię: no może ktoś chce wyjść opowiedzieć. Nie. A i tu nagle ja zdałem sobie sprawę, że wiedziałem, że jeśli się zdecyduję na tą książkę, to jeśli ona ma mieć sens, muszę opowiedzieć ją w totalnej szczerości. Muszę powiedzieć o najtrudniejszych i o najintymniejszych i najbardziej takich nieprzyjemnych rzeczach z mojego życia. Takich między innymi, których nie wiedziała opinia publiczna, że już był moment w moim życiu, że już nie miałem gdzie mieszkać, że spałem na klatkach, że no po prostu byłem totalnie zdegradowany i to nie przed sukcesem, tylko po filmie. Po występach u Kuby Wojewódzkiego, kiedy byłem gwiazdą, nagle wylądowałem na ulicy i spałem na klatkach schodowych, więc sobie myślałem, po co ja mam o tym przypominać? Nikt tego nie wie, w imię czego, ale wiedziałem, że jeśli tego nie powiem, to nie będzie miało wartości takiej, ludzie się z tym nie zidentyfikują i często mi ojciec mówił: widz, czytelnik jest inteligentniejszy od twórcy. Zawsze wyczuje, jeśli coś zataiłeś i zawsze wyczuje, jeśli jest jakaś ściema. I jak ja to przeczytałem, słuchaj, przed tym, to sobie pomyślałem: Jezus Maria, jutro się wszyscy, w cudzysłowie, bo jeszcze druk miał iść, dowiedzą i ja mówię, to jest koniec mojego życia. Wyrwałem życie z nałogu, mam takie super życie, super syna, gram w filmach, spełniam marzenia. I zadzwoniłem do Kingi i mówię: nie, ja nie dam rady, ja umrę, ta książka mnie zabije, nie puszczamy tego. I ona powiedziała słowa:
wydaje mi się, że gdyby tego nie powiedziała ta książka, by nigdy nie ujrzała światła dziennego, mówi: panie Michale, niech pan się nie denerwuje. Jeśli pan tak czuje, to nie ma problemu. Nie zapominamy o tym, macie, i te, ja biorę finansowe te jakby koszta, wszystko, co związane z tą książką, na siebie i nie wydajemy tej książki. Zapomnijmy o tym temacie, może za parę lat do tego wrócimy. Ale proszę, niech pan da sobie tydzień i niech pan tylko pamięta, jeśli za tydzień pan powie tak, to już nie będzie odwrotu, bo ta książka trafi do drukarni, tak, i ja już tego nie wstrzymam. No i powiem, że tak się poczułem zaopiekowany swoim lękiem, emocjami przez nią, że przez ten tydzień tak się uspokoiłem i sobie pomyślałem: okej, okay, pomodliłem się do Boga, czy to jest dobry kierunek, zawierzyłem to temu u góry. Książka poszła i dzisiaj powiem ci o, tak jak już zapytałeś o tą ulicę, to jestem po prostu wdzięczny, że ten u góry, czy w ogóle, że ja zdobyłem się na taką odwagę, czy ten u góry mnie obdarzył taką łaską, że wtedy nie powiedziałem nie, bo kiedy dostaję maile od ludzi tego typu, zaraz przeczytam, przepraszam, że tu w telefonie, ale jakby mam tu jedną z takich wiadomości. Tak, wiadomości, znaczy ich jest w ogóle totalnie wiele, ale no przeczytam jedną, kurczę, i ich jest ten. Witaj. Mieszkam na stałe w Londynie, ale kilka dni temu byłem w Warszawie w Galerii Złote Tarasy, by kupić twoją książkę. I się udało, choć z półki wziąłem ostatni egzemplarz. Pani, która mi wskazała drogę po książkę, powiedziała, że dostawa była wczoraj, a dziś mamy już tylko jedną. Wracając do Londynu w samolocie, zabrałem się do czytania twojej książki. Kolego, nawet nie wiem kiedy, a już lądowaliśmy. Po wyjściu z samolotu przytuliłem swoją córkę i przeprosiłem za wszystko, co złe w życiu jej zrobiłem. 10 lat stałem w Londynie na bramce, aż w końcu się uzależniłem od alkoholu i nocnego życia. Od 11 miesięcy rzuciłem pracę w ochronie, otworzyłem firmę ogrodniczą i jestem trzeźwy. Walczę z każdym dniem o to, bym nie musiał wstawać z łóżka w środku nocy, tylko po to, żeby zrobić łyka gorzały. Dziękuję ci za to, Michał. No i kurde, no. No. I powiem szczerze, to są takie, wiesz, chwile, że po prostu, no tak sobie myślę, że ten rok tego poświęcenia, tego cierpienia był warty, bo jeśli idzie za tym jakieś dobro i ludzie zmieniają życie i stają się lepsi nie tylko dla siebie, ale dla swoich bliskich. Ja też jestem z rodziny alkoholowej, wiem, co to znaczy dla dziecka wychowywać się z rodzicem, który jest w tej chorobie pogrążony, no to jest dla mnie największa nagroda i dzisiaj sobie myślę, że warto było i tak jak ci mówiłem, jestem wdzięczny, że się na to odważyłem. I jestem przekonany, że tam stoi ktoś za tym u góry i że ja jako człowiek nie byłbym do takiej odwagi zdolny. No po prostu, że ktoś się mną posłużył w tym i dzisiaj za to, tak jak mówię, jestem wdzięczny. A jakie jest twoje spojrzenie? W ogóle to powiem ci, że jak czytałeś, to naprawdę łzy mi popłynęły do oczu. Ja jestem wrażliwy chłopak w ogóle. A ja to czytam już, stary kurde, chyba z 20 raz, bo to czytam często te wiadomości różne, wybieram, akurat ta się trafiła i powiem ci, znam tą wiadomość, a za każdym razem mnie ona wzrusza, no bo to jest coś niesamowitego, nie? Że wiesz, że ludzie potrafią się podnieść i też takim dowodem, że ludzie się potrafią podnieść z największego bagna, że nigdy nie jest za późno, nie? Dla mnie przeżyciem, jak robię już te wywiady 2 lata, to faktycznie jednym z takich wywiadów, mam już ich około 60 na koncie, ale bardzo przeżyłem, kiedy na twoim miejscu tutaj siedział Borys Szyc i też opowiadał mi o swojej historii i teraz tak skojarzyłem sobie właśnie to, co mówisz, do takiego aspektu, może nie wiem, nie spodziewasz się w sumie tego, ale absolutnie piękne są te podziękowania, natomiast jest jednak taka trochę rysa cały czas, jeśli chodzi o wizerunek medialny w postaci takich, w cudzysłowie powiemy, dowodów odnośnie twojego starego życia. Jakie jest, Michał, twoje spojrzenie na to właśnie, że gdzieś tam na Google jednak czasami można wyciągnąć te artykuły, no głównie z 2 tabloidów, które akurat są na rynku, na przykład z twoimi zdjęciami paparazzi jeszcze ze starych czasów?
Nie czy mam z tym. Czy ty próbowałeś na przykład kiedyś to zablokować? Nie, żeby... mam takich kotów od social mediów, którzy się zajmują moimi młode wilki, wiedzą wszystko i wiedzą jak to robić. I nawet nieraz mi mówili, że warto o to zadbać, ale ja mówię, słuchajcie, po co? Ja nie będę się wybierał, byłem taki, taka jest prawda. Często też, wiesz, ludzie do mnie piszą i mnie przepraszają. Mówi, panie Michale, przepraszam, kiedyś to myślałem, że ta pan to jest w ogóle upośledzony wariat i narkoman, nić pun, i źle panu nawet życzę. Dzisiaj to w ogóle jest niesamowite. Ja zawsze piszę ludziom, że doceniam to, że w ogóle im się chciało napisać i przeprosić, ale też mówię, wie pani co, no ja sobie na to zapracowałem. Czy wie pan co, ja bardzo mi miło, że pan przeprasza i doceniam to, to jest w ogóle piękny gest, tylko sobie myślę, ja w tamtych czasach byłem tak pogubiony, tak pyszny, gdzieś w tych, pogrążony w tych narkotykach. Mi się wydawało wtedy, że ja jestem Bogiem, kurde, a byłem wysuszony i zniszczony od narkotyków, miałem sito w głowie i wiesz, no trudno, żebym miał dzisiaj pretensje do ludzi, jeśli taki byłem. Tak. I mam na to akceptację. Dzisiaj jestem innym człowiekiem i też jak ci to powiedziałem, nie zaglądam tam i jakby nie zapuszczam się tam, dlatego że przeszłość mi szkodzi. Mm. To znaczy, ona już w moim życiu nic nie, do mojego życia nic nie wniesie i nic nie zmieni. Tak samo zresztą jak przyszłość mi szkodzi. Jak ja zaczynam myśleć, o Jezu, a jak to będzie, a czy będę miał pracę, czy będę miał, wiesz, za co utrzymać dom, rodzinę i tak dalej, to też od razu jestem chory i popadam w lęki. Nie, ja żyję tu i teraz, dzisiaj jestem z tobą, siedzimy sobie. Tak. I zresztą powiem tak, w tej książce wydawało mi się wtedy, jak ci opowiadałem z tą Kingą Janas, że to będzie moje przekleństwo. Ale powiem wam wszystkim, nie ma nic lepszego w życiu, jak powiedzieć wszystkie swoje największe tajemnice życia, bo nikt cię na niczym nie jest w stanie złapać. I pamiętam słynną rozmowę u Kuby Wojewódzkiego, kiedy przyszedłem do niego w tamtym roku i to było dla mnie szokiem, bo świetny show był u niego w programie, a kiedy do niego wchodziłem do podcastu, spojrzał mi w oczy i powiedział, dzisiaj dowiesz się, co to jest prawdziwe dziennikarstwo. I ja sobie myślałem, o co tu chodzi. No ale w dwóch mnie jakby złapali. Ja wtedy sobie myślałem, Boże, Jezus, nic mi się nie może stać, bo już nie mam nic do ukrycia. Tak. Na niczym nie są, wszystko jest w książce. I to jest tak niesamowita przewaga nad resztą, nad rozmówcami, że daje no niesamowity komfort jakby, jakby no, rozmawiania z drugim człowiekiem i takiego też oczyszczenia, takiej spowiedzi. Więc wiesz, no trudno, no tak zrobiłem, tak jak mówiłem. Nigdy nie byłem kryształowy i pewnie już nigdy nie będę. Mogę tylko dzisiaj, wiesz, siedząc z tobą czy wychodząc na ulicę, być dobrym człowiekiem i jak ktoś mnie szturchnie, to nie mówić, ktoś coś kurwa zrobił, tylko tak powiedzieć, normalnie przepraszam, no ale mnie pan pyrgnął czy coś. Kulturalnie zwrócić uwagę albo się uśmiechnąć, albo no, no zareagować w inny sposób. Mogę tylko tu i teraz działać, na resztę nie mam wpływu. To czepnę się trochę tego słowa, szczęście, że już nie masz tajemnic. I tak bardzo chciałbym teraz płynnie przejść właśnie do takiego największego szczęścia, bo tak też w sumie się czuję taki wyróżniony, że spotykam się z tobą tak szybko po takim ważnym momencie, który był u ciebie w życiu, czyli oczywiście muszę ci złożyć absolutnie serdeczne gratulacje z okazji ślubu. No tak. Widzę już też, jak się uśmiechasz, kiedy wracasz sobie wspomnieniami do tego. Już trochę osiadły emocje po prostu? No nie, powiem tak, słuchajcie, powiem szczerze, ja całe życie się bałem ślubu i zniewolenia i zawsze, kurczę, też nigdy, nie, jeśli chodzi o współpracę z jakimikolwiek stacjami telewizyjnymi, zastrzegałem sobie to i to było dla mnie ważne, żeby nie być nigdzie na wyłączność, że jak jestem tu, to mogę robić i tu, i tam, i wszędzie i nienawidzę, jak ktoś mną rządzi, jak ktoś mi każe, jak ktoś mi rozkazuje albo jak ktoś mnie ogranicza. I tak samo też w relacjach, w życiu prywatnym. Zawsze ślub mi się wydawał kajdanami, czymś takim, że to już skończy się wolność na całe życie. No i w moim burzliwym związku, mimo że już w trzeźwym życiu, ale niestety z moją nieumiejętnością nawiązywania relacji, jak zresztą z wieloma innymi nieumiejętnościami, uczyłem się tej relacji jakby na trzeźwo, na nowo z Marcelą. No i było wiele wzlotów, upadków, rozstań, kłótni, powrotów. I sobie tak myślałem, Boże święty, nie no kurde, tylko nie ślub, bo jak już ślub, to koniec i już ona zaciśnie pętlę i już będę zniewolony, będzie mną rządzić, już nie ucieknę i to. I powiem wam tak, ja jestem świeżym małżonkiem, nie jest to długi czas, ale
to jest najlepszy okres w naszym życiu i tak jak wydaje mi się, że Marcela też uciekała od deklaracji. Jakby, tak, bo jesteśmy obydwoje z rozbitych rodzin i to pewnie dzieci tak mają, że sobie myślą, że to też musi się tak skończyć, że nie może nie mamy prawa, czy może nie mamy takiej łaski, żeby żyć w związku, albo umiejętności i że myślę, że ona też, jak to się śmiałem, zawsze stała w związku z ręką na klamce, że jak coś się dzieje, to łapie i ucieka. I obydwoje, w sumie jak się kłóciliśmy, to do widzenia, to na razie. Zresztą niestety mój syn też tak ma, że mówi, nie będziecie mną rządzić. No. I to jest najgorsze, bo ma taki charakter jak my. Ale kiedy się na to zdobyliśmy i ten ślub wzięliśmy, to powiem tak, od tamtej pory odpukać, tu jest malowane, ale może ten, się nie pokłóciliśmy ani raz. I powiem szczerze, kamień z serca, jakaś taka przyszło może poczucie pewności, poczucie bezpieczeństwa, ale też takiej przynależności, że już na 100% jesteśmy w jednym teamie i że gramy do jednej bramki, nawet jak jest jakieś napięcie, jakaś już namiastka kłótni, to kiedyś w to wchodziliśmy i nawet czasami miałem wrażenie, że lubimy się kłócić, a dzisiaj od razu już gdzieś jest taki zapalnik, okej, przecież jesteśmy małżeństwem, nie ma trochę wyjścia, więc lepiej to od razu, wiesz, załagodzić, rozwiązać, porozmawiać, nie kłócić się na śmierć i życie, więc to małżeństwo jest no, ogromną łaską, a też ostatnimi czasy, no nie mogę za wiele zdradzić, mieliśmy taką próbę bardzo intensywną w takich dosyć sztucznych warunkach. No okay. I powiem, udało się też to przetrwać, przeżyć, wesprzeć i naprawdę działy się trudne rzeczy w naszym życiu, ale tak jak mówię, to bardziej, no niebawem się dowiecie, no i przetrwaliśmy tą próbę czasu, więc tak, to był jedna z najlepszych decyzji w moim życiu. A podoba ci się brzmienie słowa mężu spływające z Nie ust. Mogę się do tego przyzwyczaić, ani Marcela. Czasami się łapiemy, że moja żona, ja mówię często, co Marcela się denerwuje, moja kobita. Ale kurde, ale ja to, no tak się mówią chłopaki na osiedlu, a moja kobita, albo z chłopakami jak a Marcela się, wtedy. No, ale ona nie lubi moja kobita, no ale właśnie zapominam, łapię się na tym i często się poprawiam. Moja żona, ale to jest dziwne dla mnie. Czuję się nieswoje, jakoś kurde, nie mogę się przyzwyczaić, że to jest moja żona, bo to bardzo poważnie i bardzo odpowiedzialnie brzmi, ale z drugiej strony jestem dumny z tego i dumnie noszę obrączkę i bardzo ją lubię zresztą i lubię być żonaty. A było ugięcie się nóg trochę w momencie 3 sekundy przed wypowiedzeniem przysięgi? No powiem tak, Marcela mówi, że się nie bała, nie wierzę jej. Ja się bałem strasznie. Słuchajcie, byliśmy w Stanach, naszymi świadkami są i byli na ślubie Łukasz Zaborowski i Karolina Kowalkiewicz. No dlaczego ich wymieniam, bo to ludzie, którzy całe życie ze sportem, ona walczy w największej federacji na świecie, w UFC, teraz 6 wygranych pod rząd i w ogóle no nie boi się niczego. On jej trenerem przez lata był i zresztą też jest no jakby ze sztukami walki nie ma, znaczy no nie są mu obce, więc kiedy przyjechaliśmy do Stanów i ja co drugi dzień mówiłem, słuchajcie, bo ona już suknię wybrała, on też, już to miejsce, oni ten cały ślub pomagali nam zorganizować na końcu świata, bo to na końcu Ameryki, gdzie się stu ilomaś mostami jedzie na Key West, żeby dotrzeć na koniec właśnie na Florydy, gdzie tworzył Ernest Hemingway i gdzie w linii prostej 90 mil widać Kubę, magiczne miejsce. A ja, kurde, co drugi dzień dzwoniłem i mówię, wiesz co, Łukasz, nie, no ten ślub się chyba nie odbędzie. On mówi, nie, no żartuję, że on mówi, kurde, on mówi, różne rzeczy żeśmy w życiu przeżyli, niejedną walkę stoczyli, ale mówią, to co wy wyrabiacie, to jest jakieś totalne wariactwo. I ja nie wiem, czy on myślał, że ja zwariowałem, czy ja sobie jaja robię, ale ja co drugi dzień mówiłem, nie, wiesz co, jednak tam zadzwoń, odpuść, powiedz, że my tego ślubu nie bierzemy. Kłóciliśmy się bardzo. Ja myślę, że to wynikało z ogromnego lęku. Im bliżej przychodziło do tej daty ślubu, tym większe było między nami napięcie i mimo, że byliśmy w słonecznym Miami, gdzie tu był styczeń, na Florydzie pierwszy raz, gdzie wiadomo, niedawno Barbie kręcili i w ogóle te wszystkie magiczne miejsca, to my w ciągłym napięciu i ciągle kłótnie.
I powiem, jak już wiózł mnie tam, bo jechaliśmy razem Meleksem, mój świadek, a Marceli zależało, żeby jej nie widział i dopiero ją zobaczył, jak będzie szła do w sukni ślubnej, tak, żeby tego pecha. Taki starowodny wokół. Dokładnie. No to powiem, że tak mi serce było i bałem się. Do ostatniej chwili się bałem i sobie myślałem, co ja robię, to jest koniec mojego życia, koniec wolności. No ale jeśli, jak już mówiliśmy, tą przysięgę nad plażą, nad oceanem, w pięknych okolicznościach przyrody i patrzyłem jej w oczy, to sobie myślałem, że to jest jeden z najpiękniejszych dni w moim życiu. Tak piękny, jak to pamiętam, jak Marcela dała mi i urodziła mojego syna, no to mniej więcej tyle samo emocji. Wiem, że ja, no może to nie powinienem tego tak porównywać, ale różne substancje w życiu brałem, które dają euforię i no uzależniają od pierwszego razu, ale nic tak pięknego i wspaniałego i euforycznego i cudownego nie czułem, jak w momencie, kiedy urodził się Fryderyk i w momencie, kiedy mówiliśmy sobie to tak i patrzyliśmy sobie w oczy, to miałem poczucie, że cały świat stoi i cały świat stanął i przygląda się nam i że się cieszy z tego, że w końcu żeśmy się na to zdecydowali, tym bardziej jeszcze mój syn, który był drużbą i niósł obrączki, który zawsze wariatuje, ma, kurczę, ADHD, więc lata, małpuje i tak dalej i przeszkadza i ten to przyniósł takim, no jeszcze przed samym tym sześciolatek nam mówił, nie, wy nie zasługujecie na ten ślub, a ja mówię, dlaczego? Bo cały czas się kłócicie, albo mówił, nie, mama, tego ślubu nie będzie, a ja mu, ona mówi, dlaczego nie będzie, cały czas się kłócicie, tego ślubu nie będzie, a potem szedł z tymi obrączkami i kiedy je przyniósł, to no to był taki niesamowity moment, że był tak w tym poważny i nawet podszedł do mnie i mówi, no jak tata, widzisz, dobrze się sprawiłem, nawet nie małpowałem i nie pajacowałem, jak ten. Ja mówię, tak, rzeczywiście, to też było dla niego przeżycie bardzo, takie bardzo ważne, żebyśmy my w końcu się związali i myślę, że dzisiaj dało mu ogromne poczucie bezpieczeństwa i szczęścia, no więc nie zrobiliśmy tylko dla siebie, ale też dla niego. Ja, Michał, oczywiście z wielkim zainteresowaniem przeczytałem najnowszy wywiad w Vivie, w którym trochę zdradziliście, jak wygląda ten dzień. Zabrakło mi jednego i to może ci się wydać od czapy w ogóle pytanie, albo nie wychwyciłem tego akurat. Na jaką pogodę akurat trafiliście w dniu waszego ślubu? No słuchaj, pogoda była piękna, ale na Key West wiadomo, że to jest taki cypelek, no, tak jak powiedziałem, jedzie się cały czas kilometrami, bardzo długą drogą i na końcu jest to małe miasteczko, zresztą legendarne, bo tak jak mówię, tworzył tam Hemingway i w ogóle Amerykanie uwielbiają to miejsce, ale tam pogoda jest zmienna bardzo i powiem, że właśnie między innymi też Łukasz do mnie dzwonił i mówił, słuchaj, no nie możemy jutro ślubu, bo jest zarwanie pogody i leje. Ja mówię, no ale w Miami nie leje. On mówi, tak. No ale tam jest zupełnie inaczej. No ja mówię, kurde chłopie, jak tak będziecie przedłużać, to my zaraz rzeczywiście tego ślubu nie weźmiemy. No i wybraliśmy taki dzień, że rzeczywiście, no nie było takiej lampy i ten, ale była piękna pogoda, no i jechałem w samej koszuli Meleksem do ślubu, a potem jak wracaliśmy, to nagle po ślubie ulewa, aha, no i śmialiśmy się i pamiętam, że Karolina prowadziła tego Meleksa, to była taka ręczna wycieraczka i to mamy to do dzisiaj nagrane i ona tą wycieraczką, żebyśmy dojechali i my cali zmoczeni w tych sukniach, w tych garniturach, więc no był to taki naprawdę ślub z przygodami, ale taki właśnie, jakbym sobie wymarzył ślub, to właśnie dokładnie taki. Taka metafora mi się wydaje trochę waszego związku. Dokładnie. Tutaj największe słońce, czasem tak. Deszcz. Dokładnie. Tak to jak w życiu. No, dokładnie tak pogoda odzwierciedliła ten nasz związek sakramentalny. A to hasło, które pojawiło się też pod koniec właśnie tego wywiadu w Vivie, czyli ślub kościelny, to jest takie hasło, które spędza, no to jest wywiad z tobą, więc pytam tak o ciebie, a nie jako parę, które spędza tobie akurat sen z powiek, czy masz jakby akurat luz co do tego hasła? Nie, ja w ogóle też miałem luz, no wiesz, ja jestem bardzo osobą wierzącą, ale jak mówię, nie lubię, jak mi ktoś narzuca, jak ja mam wierzyć, co ja mam robić, w co ja mam wierzyć, tak, kiedy, czy ja mam chodzić do kościoła, czy nie chodzić, to są moje indywidualne wybory i
kurczę, nic nikomu do tego, nawet jeśli jestem osobą medialną, to jest moje prywatne życie. Jeśli ktoś tego nie akceptuje, to jest jego problem, nie mój. Tak. I więc ja żyłem długo w tym związku niesakramentalnym i sobie myślę, że tak to Bóg zaplanował, że tak to miało być, że chciał nas sprawdzić, że nas uczył przez te rozstania wielu rzeczy, tego między innymi, że nie potrafimy żyć bez siebie, bo nam się wydawało, że no my jesteśmy najgorsi dla siebie partnerami, a potem się okazało, że to nie jest prawda, no tylko trzeba było się to o tym przekonać na własnej skórze. No i jakby nie miałem nigdy problemu, nieraz rzucałem czy z kościoła, ja często sobie siedzę u dominikanów i zdjęcie wrzucam i tam mi cisnęli, taki wierzący, taki nawrócony, ale kurczę, żyje w związku niesakramentalnym i tak dalej. I ja szczerze mówiąc mam wywalone na to, na te gadki. Śmieszy mnie to często, jak ludzie tam się wypruwają na tych, lubię nawet czasami podkręcić kogoś, żeby tam się odpalił. No, ale to już ten. I tu ja nie naciskałem na ten ślub, kościelny, tylko po prostu tak się stało i ja ufam, że Bóg pisze w moim życiu najlepsze scenariusze. Jak ja się temu poddaję, to najlepiej mi to, dla mnie najlepiej to wychodzi, że zgłosili się. Pierwsze świadectwa, jakie dawałem, to u salwatorianów. Zgłosili się kiedyś do mnie salwatorianie, żebym przyszedł na świadectwo, opowiedział o swojej drodze na rekolekcjach i akurat dzieciaki. Były 12 lat, to był dla mnie w ogóle kosmos, bo ja sobie myślałem, co ja mam tym 12-latkom powiedzieć. No i się z tymi salwatorianami zaprzyjaźniłem, chrzcili potem mojego ojca, też jak się przygotowałem do filmu 7 uczuć, to mnie zaprosili na lekcję, żebym mógł z młodzieżą poprzebywać taką 12-letnią i się poprzygotowywać do filmu, więc bardzo mamy dobrą relację. I teraz zaraz po tym ślubie, czy przed tym ślubem, zgłosił się do mnie jeden z tych księży i mówi, słuchaj Misiek, bo jest taka pielgrzymka w Chicago dla Polonii, niesamowita, kilka tysięcy ludzi idzie, a ja mówię, słuchaj, ja mówię, no to fajnie, a ja mówię, słuchaj Paweł, mówię, kurde, ślub biorę, ale no. Taki cywilny, nie? A on mówi, no to super, to może tam weźmiecie kościelny. Ja mówię, jak to tam? On mówi, no kurde, będziecie szli w tej pielgrzymce z Polonią, na końcu zagrają wam górale i na tej końcowej mszy weźmiecie ślub. I ja mówię, kurde, ale to jest fantastyczny pomysł, nie? I tak sobie pomyślałem, że to gdzieś tam z góry przyszło i że Bóg to tą rękę podał w tym wszystkim i mówię, Marcela, co ty na to? Ona mówi, no świetnie, że to jest super pomysł. I też taki, no wiecie co, ja powiem szczerze, żeby goście moi wiedzieli, dlaczego ich nie zaprosiłem. Ja nie piję, tak. Nie chcę, żeby na moim ślubie pili, a z drugiej strony niepijącym nie dać wódki na weselu, to by była stypa, więc pominąłem od razu dwa problemy za jednym zamachem. Tak. No i tak to ten u góry ułożył i mam nadzieję, że tak to będzie, bo to wiadomo, przyszłość może, jak to się mówi, chcesz rozśmieszyć Pana Boga, opowiedz mu o swoich planach i już my nieraz planowaliśmy, przyszła pandemia, wszystkie plany się wywaliły, więc zobaczymy. Na razie wszystko jest zaplanowane, na pielgrzymkę jedziemy, świadkowie znowu są gotowi, Łukasz i tak. Karolina czekają, bo oni na stałe mieszkają w Stanach, więc wierzę, że Bóg nas tam doprowadzi szczęśliwie. To chcąc jeszcze zostać w temacie takich następstw po ślubie trochę, no to też wydaje mi się, że muszę trochę zadać to pytanie, tak trochę też w sumie z grzeczności, ale dosłownie 2 godziny przed tym, jak wsiadałem do taksówki, jechałem tutaj na wywiad z tobą, zobaczyłem informację i artykuł o tym, że Marcela złamała rękę i chciałem się tylko tak po prostu ładnie, godnie zapytać, jak ona się czuje i czy wszystko jest okej. Słuchajcie, powiem tak, nie jest do końca wszystko okej. Byliśmy w Malezji, byliśmy w Malezji i co mogę powiedzieć, nie mogę właśnie za dużo powiedzieć. Braliśmy udział w pewnym projekcie, o którym nie mogę mówić, bo takie są zapisy w umowach i tam Marcela po prostu złamała rękę. Niebawem będziecie mieli okazję się wszyscy dowiedzieć. Niestety, no mimo że nie mogę powiedzieć, służba zdrowia jest tam na bardzo wysokim poziomie i w świetnym była szpitalu, to ta ręka niestety złamana została w nadgarstku, została złożona tam na miejscu, ale niestety w gipsie gdzieś się przesunęła. No i teraz znowu po powrocie Marcela zrobiła prześwietlenie i niestety to przesunięcie jest takie, no, które by jej po prostu, ta ręka na pewno nie wróciłaby do
do sprawności. Niestety Marcela idzie na operację, więc trzymajcie za nią kciuki. No jest to po prostu, no nie jest to jakiś, nie wiadomo jaki zabieg, ale wiadomo, operacja to nigdy nic przyjemnego, więc no niestety będzie musiała tam ta ręka, żeby móc wrócić do 100% sprawności, być operowana. No. Jednak nie jest to kość, no tylko nadgarstek i takie są wymogi. No ale byleby takie problemy w życiu tak, były. Także przekaż absolutnie po powrocie do domu jakby wyrazy, że życzę jej dużo zdrowia. Myślę, dobrze, że całej ekipy tutaj Wirtualnej Polski dużo zdrowia. Dziękuję. Jej życzymy i mamy nadzieję, że szybko jakby wróci do zdrowia. I teraz już tak schodząc powoli z tematu ślubu i bardzo płynnie przechodząc tak naprawdę w sumie do głównego tematu naszej rozmowy dzisiaj, ale wyprowadź mi Misiek z błędu, ale czy tuż przed jakby tym, jak swój fokus przeniosłeś właśnie na ślub i na wyjazd na ślub. Czy ostatnim projektem, który ty wtedy zrealizowałeś, był projekt Back to School? Nie, zaproponowano mi udział w tym projekcie przed ślubem, ale ja nie miałem po pierwsze do tego głowy. Trochę też tak sobie myślałem, znaczy no słuchajcie, powiem wam tak, no kto by z was, widzowie, chciał do szkoły jeszcze wracać? Niech każdy z was sobie opowie. Jak baba mi zadzwoniła i mówi, że ten, to mówię, że chyba na łeb upadła. I mówię, nie no, do jakiej szkoły? No ona mówi, że super, że ważny projekt i w sumie to wysłuchałem ją tylko dlatego, że rzeczywiście mówiła, że to jest bardzo, bardzo ważny projekt. Mój syn niedługo idzie do szkoły. Sam będę musiał tą szkołę przeżyć jeszcze raz. Niestety sam się spotkałem z takim zjawiskiem, które mnie zszokowało i takim lękiem napełniło, to znaczy przenieśliśmy się z miejsca na miejsce, to znaczy z jednej dzielnicy Warszawy do drugiej, zmieniliśmy przedszkole i to, co mnie przeraziło, że znalazła się tam grupa tak ambitnych rodziców. Ja nie oceniam tego, może ja nie jestem ambitny, może ja jestem jakiś inny, ale że ogromny nacisk kładli na to, że ich dzieci zdają egzaminy do podstawówki. No i ja byłem w szoku, bo sobie myślałem, ale przecierałem uszy ze zdumienia, ale jakie egzaminy, do jakiej podstawówki, gdzie dzieci do podstawówki, tak, egzaminy? Ja mówię, no to chyba taki pierdolec tylko warszawski, bo jak ja to potem opowiadałem ludziom w innych miastach, to w ogóle nie wiedzieli, o co chodzi. Tak. Mało tego, dowiedziałem się, bo potem kolegów aktorów pytałem, czy wiedzą o czymś takim, że tak, że są prestiżowe szkoły, do których się zdaje egzaminy, do podstawówki też siedmiolatki zdają egzaminy. Mało tego, rodzice są egzaminowani, to znaczy rekrutowani w taki sposób, że zapraszani są do sali, nauczyciele i psycholog obserwują, jak się bawisz z dzieckiem, jak z nim współpracujesz. To jest niesamowite dla mnie. Nie, dla mnie to jest przerażające, nie tylko niesamowite i od razu taki lęk sobie poczułem, bo sobie pomyślałem, Jezu, że ja nie chcę mojego syna na to wystawiać, a poza tym sam sobie pomyślałem, czy ja sobie dam z tym radę, z czymś takim. Oczywiście tak, go do takiej szkoły nie poślemy, ale pokazało mi to, jakie są wymagania, jaka jest presja rodziców. I zaraz ten program się pojawił i wtedy sobie pomyślałem i ta pani mi powiedziała i to mi jakby tak zaczęło we mnie kiełkować, mówi, wie pan, to będzie bardzo ważny program, żeby zwrócić uwagę rodziców na to, co przeżywają nasze dzieci w dzisiejszym świecie. I mimo, że mi się na tamten moment wydawało, że mnie to nie dotyczy, to przyszły do mnie wspomnienia z tej sytuacji, zresztą z przedszkola, z którego zabraliśmy Fryderyka. Tak. I sobie pomyślałem, kurde, może jednak warto spróbować, ale poszedł ślub. I tego. No i jak wróciłem ze ślubu na tej euforii, to mnie wyhaczyli i mówią, panie Michale, no to jak, zdecydował się pan? Bo za tydzień zaczynamy. Ja no, jakoś zakręcony, nie wiedziałem jak i co. I się na oparach szczęścia. Kurde, się niefortunnie. A mówię, a dobra, mówię, raz się żyje, się niefortunnie zgodziłem na ten program, a potem jak przyszło to do czego, to mówiłem Marceli, po co mi to było? Słuchajcie, mam 44 lata, a bałem się przed pierwszym dniem szkoły tego programu, mimo że to tylko program. Miałem takiego jeża w żołądku i taki lęk, że całą noc nie spałem. Wyobrażałem się, a co będzie, a z czego będzie materiał. Jeszcze potem do mnie dotarło, że zdaje się na koniec egzamin klas 1-8, a ja mówię, a ja noga, nic, całe życie pały od góry do dołu i teraz znowu to sama trauma. No i słuchaj,
Masakra. Pamiętam pierwszy dzień, jak przyjechałem na plan, gdzie ja się na planach super czuję, że to jest moje życie. Ja się czuję jak ryba w wodzie, czy na planach filmów, czy programów telewizyjnych. To tu byłem, no... Przyszła reżyser na odprawę i no, mówiła, no Michał, no nie, no więcej życia. Ja w takim skręt kiszek miałem, bo to w szkole się odbywało, że mówię, Jezus, no serce mi dudniło. Naprawdę wróciły traumy z dzieciństwa. A wiesz, że nie widać tego w ogóle na ekranie? No bo ja i wiesz, no potrafię jakby kamuflować te uczucia i troszkę to wpadanie w tą maskę takiego dzisiaj, tego stańczyka czy błazna pomaga mi zakamuflować, ale tam na setkach w tym programie no mówiłem, z czym się zmagam. Ja sobie na taki sposób radzę z emocjami trudnymi dla mnie, czyli z lękiem i zamieniam to w jakiś śmiech i tak dalej, ale to nie znaczy, że ja nie przeżywam tam w głębi siebie no, tych trudnych emocji, nie? Mm-hmm. No faktycznie, ja zwykle kiedy przychodzi do mnie gość, ja zawsze mogę tak wyciągnąć asa z rękawa i powiedzieć, ja widziałem już pół sezonu, wiem jak to wygląda, znam finał, a tutaj tak trochę wychodzę z pozycji widza, czyli widziałem dwa pierwsze odcinki, które tak naprawdę zostały wyemitowane na TTV i faktycznie, powiem tak, sceny grupowe mają taki entertainment faktor, bardzo są rozrywkowe, ale faktycznie te momenty setkowe, no zwłaszcza w drugim odcinku był taki moment jeden twój, w którym tak otworzyłeś się, nie wiem czy też chcesz jakby za bardzo o tym rozmawiać, także też nie będę cię puszował, bo wiem, że to może być dla ciebie, nie wiem czy trudne, czy coś w tym stylu, ale widziałem faktycznie, że na planie tego programu też były trudne emocje. Tak, oczywiście, słuchajcie, no myślę, że ja, tak jak i bohaterowie tego programu, po prostu tak jak w scenach grupowych wszyscy ha ha, hi hi, ho ho, to tak samo myślę, że nic się nie zmieniło od czasów cofnąć się szkolnych, że też przecież w ławkach dzieciaki nie mówią, kurde, ale się teraz boję, nie? Mhm. No nie, kurde, boją się być wyśmiane, boją się powiedzieć swoich emocji, albo że się wstydzę, albo co, nie. No w szkołach i do dzisiaj widać nam to zostało i to jest jakaś nieumiejętność mówienia o emocjach, o uczuciach, wstydzenia się mówienia o emocjach, że przeżywamy jakieś lęki, czy że coś nas skrępuje i że mimo, że jesteśmy dorosłymi ludźmi, to znowu się skryliśmy za tą taką śmiesznością to samo, co robiliśmy w ławkach, że się żartowało, śmiało, wygłupiało, a tak naprawdę człowiek bał się oceny, bał się, czy dzisiaj zostanie poproszony do odpowiedzi, tak. Czy zostanie w jakiś sposób oceniony. I tak, no ja tam opowiadam o tym. Dla mnie czasy szkoły podstawowej były bardzo trudne, dlatego, że ja byłem dzieckiem bardzo wycofanym, nieradzącym sobie z tak zwaną prozą życia. Nie wiedziałem tak naprawdę do końca, co się ze mną dzieje. Czułem się inny, dziwny, nieprzystosowany. Miałem problemy jakby z nawiązywaniem relacji. Uciekałem w sen, w filmy, w taką jakąś samotność, więc to był dla mnie bardzo, bardzo, bardzo trudny czas. Dzisiaj może to zabrzmieć dla niektórych niezrozumiale, ale jestem wdzięczny za moją chorobę uzależnienia, bo może gdyby nie ta choroba, ja nigdy nie przerobiłbym tych emocji, nie stałbym się otwarty, nie zaakceptowałbym siebie takiego, że ja mam prawo się wstydzić, bać, że ja mam prawo nie umieć, nie wiedzieć i że to nie jest nic złego, że no, nie wszyscy na wszystkim muszą się znać, więc jakby dzięki tym terapiom, dzięki temu wszystkiemu mogłem poznać siebie i dzisiaj na pewno żyje mi się łatwiej, ale tak, no ten program no, siłą rzeczy przypomniał mi o tych lękach, o tych traumach i przede wszystkim paradoksalnie wykonuję dzisiaj zawód, gdzie jestem cały czas oceniany, a wtedy najbardziej bałem się oceny. Po prostu byłem więźniem swojego umysłu i nawet jeśli materiał umiałem, to bałem się tej odpowiedzi przed tablicą, bo bałem się, tak źle o sobie myślałem, że bałem się, że cokolwiek nie powiem, to że dzieci mnie wyśmieją, że jestem głupi, że w ogóle jestem, no... Bardzo miałem niskie poczucie wartości i mówię, występy publiczne mnie paraliżowały, a dzisiaj paradoksalnie zaraz po wywiadzie z tobą jadę na scenę, no jestem tutaj na wywiadzie, więc cały czas jestem oceniany i poddaję się tej ocenie. Mhm. A jeśli chodzi o aspekt edukacji, to przez to, że jesteś ojcem, rozumiem, że bardzo bacznie przyglądasz się tak naprawdę. Co się dzieje tak naprawdę, jeśli chodzi o temat edukacji w Polsce? Też może cię trochę zdziwi to pytanie, ale czy ty przyglądasz na przykład się działaniom
Martyny Wojciechowskiej i jej fundacji dotyczące zdrowia psychicznego młodych osób, gdzie ona stara się faktycznie wprowadzić program do szkół, żeby było więcej psychologów, żeby trochę bardziej zadbać o tę psychikę młodych osób. Jesteś tutaj tak mniej więcej na bieżąco z działaniami Martyny? Nie jestem na bieżąco z działaniami Martyny, aczkolwiek już ten temat myślę, że poruszyliśmy dawno w filmie o mojego ojca, który już wtedy opowiadał o tym i jakby poruszał ten temat, że uczą nas w szkole wszystkiego. Mhm. Dopływów Nilu, budowy pantofelka, ale nikt nie uczy nas tego, że jest coś takiego jak podstawowych 7 uczuć. Nikt nie nauczył nas ich nazywać i przeżywać i nikt do tej pory nam nie powiedział, że nie ma złych uczuć. Są trudne do przeżywania uczucia i te trudne mogą być zarówno lęk, jak i radość. Dlatego, że często ludzie sobie nie radzą z radością, nie umieją jej przeżywać i na przykład, kiedy jakiś sukces odnoszą w życiu, no to bańka. Jak lęk, no to alkohol. Albo innego rodzaju kompulsje, więc ja jak najbardziej jestem na tak i tak jak mówię, no to jest myślę, że podstawowa nauka, z którą człowiek młody powinien iść przez życie, ale też z drugiej strony no można by obwinić rodziców, że nikt nas tego nie nauczył, ale oni też skąd mieli się tego dowiedzieć, jak ich też nikt tego nie uczył, więc cieszę się tym bardziej, jeśli mówisz, że jest taki projekt realizowany przez Martynę. I też ostatnio ktoś mnie zapytał, czy dzisiaj jest łatwiej, czy trudniej. To ja myślę sobie tak, jeśli chodzi o ten dostęp do social media i tych pięknych obrazków i że ten ma to i tamto, i sam się z tym zmagam, kiedy skroluję telefon i patrzę, ten ma nowy samochód, ten ma nowe mieszkanie, ten kurczę, nie wiem, nową reklamę dostał, ten nowy film, to sobie myślę, od razu się porównuję i jestem w lęku Jezusa, tak. Ja nic dzisiaj, to ja jestem jakiś gorszy. To sobie myślę, jak dzieciaki muszą to przeżywać, jakie jest na nich ciśnienie, ale z drugiej strony dzisiaj jest też tak, że jest dostęp do wszechobecny jednak do telefonu zaufania. Że mówi się o uzależnieniach, że są bezpłatne meetingi dla uzależnionych, dla anonimowych narkomanów, anonimowych alkoholików, każdy z nich może skorzystać, że są też bezpłatne właśnie placówki, które pomagają dzieciom w depresji, czy takie telefony zaufania, że w naszych czasach, moich czasach, no bo ty jesteś jeszcze dużo młodszy ode mnie, ale w moich czasach, też. Jak ktoś szedł do psychologa, to wszyscy gadali za plecami wariat, ten to jest dziwny, nie, to jest wariat. No w ogóle, nawet jak starszy szedł po jakąś poradę, ale dzisiaj jednak dużo mówi się o terapii, o samorozwoju, o nazywaniu tych uczuć, więc ja się cieszę, że coś takiego jest, jak najbardziej to popieram i uważam, że w ogóle w szkole powinien być osobny przedmiot taki, który porusza tą emocjonalną strefę dziecka właśnie od podstaw mówienia i nazywania o uczuciach, nazywania swoich uczuciach, mówienia o swoich lękach, akceptowania przez drugą osobę. To jest troszkę działa tak. Myślę, że gdyby były takie lekcje i jedna osoba by się otwierała, że się boi, to zaraz cała reszta by się do tego przyznała. No ale jeśli my udajemy i chowamy się za jakimiś takimi maskami, że nie jest wszystko w porządku, no to też mamy w głowie, kurde, no nie będę mówił, bo co sobie inni o tym pomyślą. Więc to świetnie, że są takie inicjatywy. Cały czas zostając tak naprawdę, bo jesteśmy w szkole i to myślę, że to jest taki też w tej ostatniej części naszej rozmowy taki temat główny, to zastanawiam się, czy ty, no też nie jest absolutnie żadną tajemnicą, że ty jesteś osobą bardzo wierzącą i czy ty przyglądasz się na przykład bacznie takiemu tematowi, który jest bardzo kontrowersyjny teraz w naszym kraju, czyli tematowi lekcji religii w szkole i jakoś macie na przykład w domu z Marcelą też jakieś dyskusje odnośnie tego, jak będzie wyglądała wasza decyzja w sprawie waszego syna, kiedy już pójdzie do szkoły? Znaczy ja powiem tak, ja generalnie... No wiesz, problem przede wszystkim polega na tym, że Kościół został w dzisiejszym świecie i w dzisiejszej Polsce wciągnięty w rozrywki polityczne, nad czym ja bardzo ubolewam, bo dzisiaj, kiedy mam kontakt z młodymi ludźmi, no to oni niestety wiarę czy relacje z Jezusem wiążą stricte z Kościołem, a z Kościołem młodzi ludzie nie chcą na dziś dzień mieć nic wspólnego i ja im się nie dziwię, bo ja nie chciałbym mieć nic wspólnego z instytucją, czy w ogóle z kimkolwiek,
ktokolwiek, kto by mnie oceniał, albo karał, albo mówił, jak ja mam żyć. Przecież Jezus no, kocha każdego człowieka i Biblia non-stop o tym opowiada, że ukochiwał najbardziej upadłych i w ich stronę się zawsze zwracał. I to, co było i to, co jest najbardziej wartościowe w wierze i w naukach Chrystusa, to właśnie miłość do człowieka, miłość do bliźniego, bez względu na to, jaki on jest. Mhm. I mam trochę poczucie, że ta największa wartość, ta największa łaska i to, co, z czego mogliby młodzi ludzie skorzystać, została przez te polityczne rozgrywki młodym ludziom odebrana. I to jest wielka, wielka krzywda. Ja w samych lekcjach religii nie widzę nic złego, bo dzisiaj no po prostu to, jak ja się uczyłem religii, nikt na ten temat no 30 lat temu nie było ani słowa, tylko tak, że wtedy nikt nie wciągał Kościoła w rozgrywki polityczne. No wtedy to były takie czasy, że u mnie była frekwencja, no cała klasa szła na 100%. Tak, bo były fajne te lekcje religii. Właśnie opowiadały historię Jezusa i czy ludzie wierzą, czy nie, to jednak to jest element naszej tradycji wiara. My jesteśmy krajem chrześcijańskim, więc trudno się to od tego teraz odżegnywać i mówić, nie, no to teraz do widzenia z wiarą. No i ja bardzo dobrze to wspominam. Mój ojciec do dzisiaj ma nawet kartkówki moje z religii i jak ja opowiadam, co to jest wiara, że to jest miłość, że to jest zrozumienie, że to jest tolerancja, że to jest akceptacja, że tak właśnie nauczał Jezus. Niestety to się dzisiaj zatraciło. Ja bardzo nad tym ubolewam. Dlaczego? Dlatego, że ja, słuchaj, w tym wszystkim, i tu mówię stricte o wierze, ja 9 lat temu ponad klęknąłem na kolana i z całych sił poprosiłem Boga. Mówię, Boże, a byłem 23 lata w ciągłym uzależnieniu. Nie pomagały mi żadne ośrodki, żadne terapie. I nie dlatego, że były niedobre. To były świetne terapie, świetne ośrodki, świetne placówki, tylko to jest choroba, w której statystyki są miażdżące. W optymistycznych statystykach wychodzi z uzależnienia 10%, a w takich no, realnych 4%. Mhm. Więc po prostu to jest choroba śmiertelna. Ja nie mogłem się z niej uwolnić. Niszczyła wszystko, co napotkałem w swoim życiu, łącznie ze mną. A te 9 ponad lat temu uklęknąłem, poprosiłem Boga o pomoc i mówię, Panie Boże, pomóż mi tylko wstać na nogi i pomóż mi uwolnić się od tej obsesji picia i brania, a ja już nigdy więcej nie sięgnę po alkohol i narkotyki. I po 23 latach obsesji, kiedy ja nie mogłem dnia bez używek spędzić, bo miałem taki lęk i delirium, obudziłem się na drugi dzień, jakbym nigdy w życiu nie brał. I doświadczyłem takiego cudu, takiej łaski. Więc i potem jakby też przez całe życie idąc, jakby sięgałem po rękę Jezusa. To znaczy, kiedy z czymś sobie nie radziłem, modliłem się, Panie Boże, nie wiem, nie miałem prawa jazdy, 36 lat i mówię, Panie Boże, Jezus Maria, no mam 36 lat, wstyd z tą Elką, będę jeździł tam po Białołęce i będą, ty zobacz, Koterski ma z Elką, jedzie, ty zobacz go. To mnie tak przerażało i taki wstyd i mówię, nie odważę się, więc się pomodliłem, Panie Boże, chciałbym mieć prawo jazdy, nigdy nie miałem. I kurde, nagle za tydzień gościu pisze do mnie, Panie Michale, ale nie chciałby Pan wziąć udziału w kampanii takiej, żeby dzieciaki nie jeździły po alkoholu? A ja mówię, no wie Pan, chciałbym, tylko że ja nie mam prawa jazdy. On mówi, to nie ma problemu, bo jestem instruktorem w szkole jazdy, to Pan pro bono za darmo weźmie udział w tej kampanii, a ja po godzinach będę Pana uczył. I chłop mnie po 20 jeździł i uczył i zdałem prawo jazdy za pierwszym razem. I tak ze wszystkim się zwracałem, więc po co ja to mówię? Ja uważam, że ta miłość Boża, ta miłość Jezusa jest tak bezkresna i Jezus, który oddał za nas z miłości do człowieka życie na krzyżu, po prostu może wielu ludziom pomóc i ludziom zagubionym, ludziom młodym. Kiedy ja jeżdżę ze świadectwami i o tym opowiadam, widzę, jak ludzie tego potrzebują, jak potrzebują młodzi ludzie miłości, akceptacji. Więc szkoda mi, że to tak się zadziało, bo mi wiara i relacja z Jezusem do dzisiaj bardzo, bardzo, bardzo pomaga. Nie chcę dzisiaj o tym mówić, ale z pewnym reżyserem mamy pomysł taki, no myślę, który może zrewolucjonizuje to podejście, który chcemy niebawem wdrożyć i że może właśnie wiara znowu stanie się cool, że nie będą chodzić, powiedzmy, nie wiem, z jakimiś tam, kurczę, że każdy będzie chciał chodzić z różańcem, bo będzie na to moda, bo
będzie fajnie wierzyć, bo będzie się to kojarzyło z tolerancją i z miłością, a nie z nienawiścią, z polityką i z ocenianiem innych. Ja wierzę, że da się to tak odmienić i też gdzieś jest przepowiedziane, że to w dzisiejszych czasach ludzie świeccy odbudują tak naprawdę wiarę w Jezusa i że na nowo powstanie to chrześcijaństwo. Więc jakby ja rozumiem, dlaczego tak się dzieje, ja tak. rozumiem, dlaczego ludzie uciekają, no ale ludzie, no dlaczego mają nie uciekać od kogoś, kto ich karze, ocenia, albo jest wręcz wobec nich niedobry. Stało się bardzo źle, ale myślę, że tacy ludzie jak ja, czy inni wierzący, możemy jeszcze to naprawić i możemy podarować innym potrzebującym tą łaskę, której sami doświadczyliśmy. Mm. Czyli też rozumiem z tego, co powiedziałeś podczas tej wypowiedzi, że plany dotyczące nowych projektów filmowych również są. Tak, i filmowych, i nie tylko, ale to już niebawem nie będziemy ten, niebawem zasiałem ziarna, ale tak. niebawem się o tym dowiecie. No, dla mnie wiara jest potrzebna i mówię dla niej, no byłoby to nie fair, gdybym ja nie mówił o wierze, jeśli ja dostałem nowe życie, jeśli po modlitwie doznałem łaski takiej, jakby to powiedzieć, uzdrowienia. Oczywiście ja wiedziałem, że nic nie jest raz na zawsze i potem zacząłem chodzić na terapię, na meetingi i wykonałem ogromną pracę, żeby i do dzisiaj wykonuję, żeby do uzależnienia nie wrócić, tak. ale wiem, jak mi wiara pomaga i wiem, jak to jest potrzebne i że to jest troszkę taki przykład, który zawsze podaję, jak Bóg jest ważny i myślę, że każdy z nas gdzieś podświadomie wierzy. Mhm. Nawet ateiści mają to zakorzenione. My wiemy, że ktoś tam na górze jest. Każdy sobie tą siłę wyższą nazywa na swój sposób. I pamiętam, jak byłem w programie Agent Gwiazdy, no i wierzący byliśmy tylko ja, zdeklarowani Edyta Górniak, a reszta uczestników jakby mówiła, że oni nie mają z tym problemu, ale no generalnie są, nie wierzą w Boga. Aż do momentu, kiedy przyszło pierwsze zadanie, skok z klifu nad przepaścią i każdy z tych, który miał skakać, łącznie z tymi ateistami, jak stanął nad klifem, to przeżegnał się i uczynił znak Boga. Więc myślę, że jak trwoga do Boga i że my potrzebujemy tej miłości i tej opieki z góry. I wydaje mi się, Michał, tak naprawdę, że cokolwiek bym nie powiedział teraz po tak ważnych słowach, które padły na koniec, to każdy temat będzie trochę spłycony teraz. Już weszliśmy na takie wysokie tony, że chyba też, no nie wyobrażam sobie, żeby pytać cię teraz o jakąś taką teraz prozę życia, skoro tak ważne słowa. I myślę, że wydaje mi się też, że z takimi ważnymi słowami chyba zostawimy już naszych widzów tutaj. Tylko teraz ładnie bardzo przypomnimy, że książkę dalej można kupić. I naprawdę teraz, drodzy widzowie, jeśli oglądacie ten wywiad, ja naprawdę bardzo serdecznie wam polecam. Zostało mi chyba 50 stron, przyznam szczerze. Ale książka jest naprawdę, pochłania się ją z bardzo wielką refleksją, na pewno zostawia człowieka i jest naprawdę świetny. Podpiszesz mi? Oczywiście, super. Nie no, z miłą chęcią. Bardzo dziękuję ci za wywiad, bardzo ciekawy. Ostatnio dużo tych wywiadów w związku z promocją książki udzielałem. I tak sceptycznie jestem do tego nastawiony, bo mam poczucie, że to jest takie ciągłe masło maślane, a jednak widzisz, tutaj poruszyliśmy pewne tematy, o których jeszcze nie mówiłem i ważne tematy i cieszę się, bo są takie rzeczy w życiu, o których warto po prostu mówić cały czas i przypominać, bo tak jak mówię, wielu, wielu ludzi jest totalnie pogubionych. Mhm. Ja tak przez większość swojego życia byłem młodym, pogubionym, nieszczęśliwym, cierpiącym człowiekiem. I dzisiaj udało mi się to życie odmienić. Jestem, mogę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, szczęśliwy, budzę się szczęśliwy, patrzę w oczy mojego syna i jest w jego szczęście w oczach, co też mi daje szczęście i sobie myślę, że kurde, no marzyłoby mi się, żeby każdy mógł z tego skorzystać, bo jest inna droga i to nie musi tak być i słuchajcie, w jak trudnym momencie swojego życia byście nie byli, to uwierzcie mi, zawsze jest szansa na nowe, fajne, szczęśliwe życie. I wydaje mi się, że to jest najpiękniejsza puenta, jaką mogliśmy mieć w tym wywiadzie. Michał, świetnie było tak siąść sobie z tobą na półtorej godziny i porozmawiać. I jeszcze raz bardzo ci dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie. Dziękuję, bardzo mi miło. Dzięki. I bardzo się cieszę. Dzięki. Dzięki wielkie. Dziękuję.